Na zaproszenie władz powiatu polickiego do prowadzonych przez powiat placówek oświatowych zawitał mobilny dentysta. Pierwsza akcja odbyła się w marcu na terenie zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. 6 maja dentobus odwiedził kolejną placówkę, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tanowie. Jednym z zasadniczych zadań, myślę, jednostki samorządu terytorialnego jest promocja ochrony zdrowia i taki jest cel też dzisiejszej akcji. Pokazać młodym ludziom, że należy dbać o zdrowie. Między innymi na przykład o ząbki i stąd wizyta dentobusów we wszystkich naszych placówkach. Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Udzielane są w nim świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne, takie jak nauka prawidłowego szczotkowania zębów, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Bardzo dużo osób nam się udało zgromadzić do tego przedsięwzięcia, bo aż 46 uczniów, a wszystkich jest 65, także naprawdę duża liczba weźmie udział w badaniu. Z czego się bardzo cieszymy, widać, że jest zainteresowanie i jest taka potrzeba, skoro tyle rodziców i uczniów zgodziło się, żeby tego przeglądu jamy ustnej dokonać. Nowocześnie wyposażony samochód służy pacjentom nieodpłatnie, dlatego rodzice nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z leczeniem czy dojazdem do dentysty. Koszty świadczeń stomatologicznych w dentobusie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. To kolejna akcja powiatu polickiego na rzecz ochrony zdrowia wśród swoich mieszkańców.